Włóż klamerkę do waporób. Zawsze trzymam taką klamerkę pod prysznicem. Przypinam ją do słuchawki lub deszczownicy. Ma genialne zastosowanie, o którym większość osób nie wie. Ważne, aby klamerki były drewniane. Przygotuj kilka sztuk takich klamerek. Włóż każdą z nich do pudełka z waporób. Jest on znany ze swoich właściwości antyseptycznych, przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych. Następnie weź naturalny olejek eteryczny. Polecam ten z eukaliptusa. Wystarczy skropić nim obficie klamerki, następnie przypnij je pod prysznicem. Ważne, żeby były w miejscach powstawania pary wodnej. To ona będzie nośnikiem tego zapachu w całej kabinie prysznicowej. Prysznic będzie dzięki takim klamerkom również sesją aromaterapii. Ten trik pomaga w łagodzeniu objawów kataru, kaszlu i infekcji dróg oddechowych. Wlej do słuchawki, a twój prysznic będzie wyglądał jak nowy. Wystarczy tylko chwila. Od kiedy babcia powiedziała mi o tym sposobie, cały czas z niego korzystam. Nie potrzebuję już drogiej chemii, a wystarczą składniki, które mam w domu. Spójrz na otwory tego prysznica. Nie wyglądają tak, jakbym chciała, żeby wyglądały. Znajduje się na nich dużo brudu oraz kamień. Na samym początku odkręć słuchawkę. Wsyp do niej kwasek cytrynowy. Dodatkowo włóż ją do miski i również zasyp kwaskiem. Zalej miskę ze słuchawką wodą i pozostaw na 20 minut. Możesz czymś obciążyć słuchawkę, aby cały czas była pod wodą. Wymieszaj zawartość miski, żeby uaktywnić działanie kwasku cytrynowego. Wylej całą zawartość słuchawki i wyszczotkuj ją. Teraz do słuchawki wlej płyn do naczyń i przykręć słuchawkę. Po odkręceniu wody powinien wylecieć z niej cały brud. Wyobraź sobie, że to właśnie w nim się kąpałeś przez długi czas. Gołym okiem nie widzimy tego, co jest w słuchawce, a zawartość jej jest przerażająca. Wystarczy więc co jakiś czas prosty sposób z kwaskiem cytrynowym i płynem do naczyń, a słuchawka i deszczownica będą czyste i drożne. Trzymam kulkę folii aluminiowej w łazience. I każdy jest zaskoczony, dlaczego. Oderwij kawałek folii, zgnieć go i też zabierz do łazienki. Ja zawsze ją tam trzymam. Genialny trik, na który przypadkiem kiedyś trafiłam w internecie. Folia aluminiowa jest tanim i łatwo dostępnym produktem. Myślisz, że znasz wszystkie jej zastosowania? Tym akurat cię zaskoczę. Stosując ten patent, zaoszczędzisz sporo pracy, nerwów i pieniędzy. Folia aluminiowa może skutecznie zastąpić detergenty, szczotki oraz szmatki. Zwin kawałek folii aluminiowej w kulkę. Zwilż ją i delikatnie potrzyj kran. W kilka chwil bateria stanie się nie do poznania. Osad z kamienia i mydła zniknął, a kran lśni jak nowy. Nie obawiaj się, że folia porysuje delikatne powierzchnie, bo nic takiego się nie stanie. Co najlepsze, nie potrzebujesz specjalnych środków ani detergentów. Wystarczy kulka z folii aluminiowej, trochę wody i kilka minut. Efekt jest naprawdę imponujący, jak po profesjonalnym sprzątaniu. Nie wierzysz, spróbuj sam w swojej łazience. Kilka kropel sprawi, że twoja łazienka będzie lśnić. Ten trik pozwoli sprawnie i szybko umyć łazienkę, szczególnie umywalkę. Potrzebujesz tylko jednego produktu. Możliwe, że masz go w domu. Jest to oliwka dziecięca. Przelej ją do specjalnego pojemnika z dyfuzorem. aplikacja dzięki temu będzie znacznie łatwiejsza. Weź ręcznik papierowy, spryskaj papier oliwką, która jest w pojemniku. Dzięki swojej tłustej konsystencji oliwka idealnie sprawdzi się do polerowania. Teraz, tak przygotowanym papierem, poleruj przedmioty w łazience. Sprawdzi się idealnie do mycia umywalki. Ten sposób nie pozostawia smug i usuwa brud z powierzchni. Jeśli szukasz sposobu, jak szybko i łatwo wyczyścić także srebrne elementy, ta opcja będzie dobrym pomysłem. Szybko zauważysz, jak powierzchnie stają się czyste. Umywalka czy srebrne elementy łazienkowe będą lśnić jak nigdy wcześniej. To prosty, szybki i tani sposób, a jego działanie jest zadziwiające. Pleśń z fug pod prysznicem zniknie po kilku minutach. Jeśli w Twojej łazience pojawiła się pleśń, możesz ją szybko i skutecznie usunąć za pomocą tego prostego domowego sposobu, który zawsze się sprawdza. Aby przygotować ten roztwór, potrzebujesz tylko dwóch składników. Na początek weź butelkę ze spryskiwaczem. Spryskiwacz idealnie nadaje się do tego triku. Umieść lejek w otworze butelki, co ułatwi wlewanie płynów. Dodaj do butelki dwie łyżeczki płynu do mycia naczyń. Następnie wlej do butelki szklankę octu. Ocet skutecznie zabija bakterie i pleśń. Dokładnie wymieszaj całość. Ta mikstura usuwa brud, nieprzyjemne zapachy oraz pleśń. Teraz wystarczy tylko spryskać miksturą płytki na ścianie łazienki, szyby kabiny prysznicowej oraz spleśniałe fugi, które najczęściej znajdują się wokół prysznica. Następnie przetrzyj ściereczką i wysusz do sucha. Szybko zauważysz, jak powierzchnie stają się czyste i lśniące już po chwili będą wyglądać jak nowe. Jeszcze nigdy nie wyczyściłeś prysznica tak dokładnie. Ten trik pozwoli sprawnie i szybko umyć łazienkę, szczególnie prysznic. Gwarantuję, że będzie jak nowy. Potrzebujesz kilku ściereczek do czyszczenia. Weź nożyczki i potnij je na cieńsze kawałki. Teraz przygotuj miskę. Do miski wlej ocet, który ma właściwości odkażające i czyszczące. Nie pozostawia smug i usuwa bakterie z powierzchni. Wlej go tyle, aby każdy kawałek ściereczki był w nim zanurzony. Pozostaw ściereczki na kilka minut w occie, aby dobrze nasiąkły. Tak przygotowane ściereczki weź do łazienki, a dokładniej pod prysznic. Wejdź pod prysznic i poukładaj je wewnątrz, wyciskając z nich ocet podczas układania. W ten sposób pozbędziesz się kamienia i brudu. Pozostaw je na kilka minut, aby wzmocniły swoje działanie. Dużą zaletą tych ściereczek jest to, że po każdym myciu możesz je wyprać i użyć ponownie. Twoja łazienka będzie lśnić już zawsze. Szybko zauważysz, jak powierzchnie stają się czyste i lśniące. Już po chwili będą wyglądać jak nowe. Przyklej na płytki w łazience. Już nigdy więcej nie zobaczysz na nich kamienia, a z fug zniknie pleśń i to bez stosowania silnej chemii. Ten trik odmienił mój rytuał sprzątania łazienki. Wystarczy spryskać płytki resztę zrobi specjalny papier. Wystarczy nałożyć go na płytki i pozostawić na parę minut. Żeby go przygotować, potrzebujesz do tego tylko kilku produktów, które na pewno masz w domu. Więcej razy nie wydasz masy pieniędzy na drogie płyny. Uszykuj sobie butelkę z atomizerem. Weź taką paczuszkę. To kwasek cytrynowy. Przesyp całe opakowanie kwasku cytrynowego do butelki. Dolej do niej wody. Zakręć butelkę i mocno ją wstrząśnij. Kwasek cytrynowy musi się rozpuścić. Spryskaj tą miksturą dokładnie całe płytki, gdzie pojawił się problem. Do płytek przyklej papier toaletowy: na ścianie na wysokości prysznica czy niżej nad brodzikiem. Dla jeszcze lepszego efektu, spryskaj jeszcze papier. Musi być cały wilgotny. Po 20-30 minutach ściągnij cały papier z płytek. Zejdzie bez problemu. Opłucz całe płytki. Spójrz na efekt. Płytki pięknie się mienią i nie mają żadnego kamienia. Kwasek cytrynowy doskonale rozpuszcza kamień, a do tego przyjemnie pachnie.